Panie burmistrzu, komendant gminny Zegarowski melduje jednostki z terenu gminy Brzostek na zawody sportowo-pożarniczy. Dziękuję bardzo. Proszę kontrolować zawody. Rozkaz. Witam wszystkich Państwa na kolejnej edycji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych gminy Brzostek. Zacznij w tył, zgadzaj się! Witam przewodniczącego komisji dzisiejszych zawodów, brygadiera pana Janusza Nesteruka wraz z całym zespołem sędziowskim. Witam burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego. Witam komendanta gminnego Krzysztofa Zegarowskiego. Witam zarządy, prezesów, naczelników oraz wszystkich druhów jednostek z terenu gminy Brzostek biorących udział w dzisiejszych zawodach. Witam wszystkich Państwa. W dzisiejszych zawodach bierze udział 7 drużyn męskich oraz gościnnie jedna drużyna żeńska z OSP w Brzostku. Rozegrane zostaną 2 konkurencje, sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Została wylosowana kolejność startu. Jednostki przygotowują się do startu. Za 5 minut rozpoczynamy. Swój start zakończyli zawodnicy z Grudnej Dolnej. Przygotowuje się drużyna z Siedlisk Bogórz. Wystartowała drużyna Siedlisk Bogórz. Przygotowuje się Grudna Górna. Wystartowała Grudna Górna, przygotowuje się na wsie Brzosteckie, w następnej kolejności OSP Januszkowice. Czas, jaki sztafetę ukończyła Grudna Górna, to 66,5 sekundy. Bez punktów karnych.
Jeżeli sędziowie gotowi, to zaczynamy. W tej kolejności OSP Brzostek. Wystartowała OSP Skórowa, przygotowuje się OSP Brzostek, w następnej kolejności drużyna żeńska z Brzostku. Wystartowała drużyna męska z Brzostku. Zadaniem wody po prostu musi być komendar, ręka w górę i przed pojawieniem się wody na pyszku prądownicy dwóch strażaków musi trzymać za węża. Po zakończeniu całą linię ściągamy na tą stronę. Bez wylewania wody. Bez wylewania. Tak samo dosłownej, żeby wypompować ją, a nie wylać. Tak jest, żeby nie utrudniać konkurencji pozostałym ekipom. Jeśli chodzi o rozdzielacz. Panie kapitanie, dowódca OSP Gruda Dolna Kota Białek spenduje drużynę gotową do ćwiczeń zadania bojowego. Dziękuję, proszę podejść, wydać ładnie. Stanowisko wodne przy zbiorniku, rozdzielacz na wysokości dwóch odcinków W75. Rota pierwsza, obrócenie tarczy, rota druga, przewrócenie pachołku. Skończyłem. Prosimy kolejne auto z wodą o podjechanie, żeby zabezpieczyć stałą dostawę do Bosna. Wystartowała Grudna Dolna, przygotowują się siedliska Bogusz, w następnej kolejności Grudna Górna.
Dowódca drużyny, która zakończyła ćwiczenie bojowe, proszony jest do sekretariatu. Węża 52. Rota pierwsza, obrócenie, złamanie tarcz. Rota druga, przewrócenie pachołku. Na linię startu marsz. Startowała drużyna OSP Siedliska Bogusz. Przygotowuje się Grudna Górna. W następnej kolejności OSP na wsi Brzosteckie. Przy zbiorniku. Rozdzielasz na wysokości dwóch odcinków W75, linie gaśnicze z dwóch odcinków W52. Pierwsza rota powrócenie tarczy, druga rota przewrócenie pachołku. Wystartowała drużyna OSP Grudna Górna. Przygotowuje się na wsie Brzosteckie. W następnej kolejności OSP Januszkowice Wieś. Rozdzielam na wysokości dwóch odcinków W75, linie gaśnicze z dwóch odcinków W52. Rota pierwsza obrócenie tarczy, rota druga obrócenie pachołku. Na linię startu. Przy zbiorniku. Rozdzielasz na wysokości dwóch odcinków W75. Linie gaśnicze z dwóch odcinków węża 72. Rota pierwsza wrócić tarczę, rota druga przewrócić pachołku. Wystartowała drużyna z OSP Januszkowice Wieś. Przygotowuje się OSP Skórowa. W następnej kolejności OSP Brzostek.
prawo. Patrz. Drugi trener Kutnik będzie drużynę gotową do startu. Dziękuję, proszę do końca. Rozkaz. Stanowisko wodne przy zbiorniku. Rozdzielasz na wysokości dwóch odcinków W75. Linie gaśnicze z dwóch odcinków W52. Rota pierwsza, przełamanie, załamanie, przełamanie. Wystartowała drużyna OSP Skórowa, w następnej kolejności OSP Brzostek. Stanowisko wodne przy zbiorniku. Rozdzielasz na wysokości dwóch odcinków W75. Linie gaśnicze z dwóch odcinków W52. Rota pierwsza, obrócenie tarczy, złamanie tarczy. Rota druga, przewrócenie parowy. Na linię startu, w tył, rozejść. Odcinku W75. Linie gaśnicze z dwóch odcinków W52. Rota pierwsza, obrócenie, złamanie tarczy. Rota druga, przewrócenie pochałku. Na linię startu, w tył, rozejść się. Dziękuję. Biała chorągiewka w górę. No, zakręcać, zakręcać. Oj, minut zbiórka pododdziałów na płycie stadionu. Słyszałem, że się sprawił rawionkę. Lepiej zrobić tak, więcej zdjęcia bez palenia. Nie? Położymy wiatr.
Zawodnikom zapraszam wiceprezesa z rządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Brucha Stanisława Bryga oraz burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego. Pododdziały, baczność! Na prawo, patrz! Spocznij! Proszę przewodniczącego komisji sędziowskiej i całą komisję do nas na płytę stadionu. Proszę przewodniczącego drucha pana brygadiera Janusza Nestyrucha o odczytanie wyniku. Sierpnia przeprowadzono w miejscowości Brzostek gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 7 drużyn męskich. Zawody rozegrano w 2 konkurencjach, ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7x50 z przeszkodami. Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco. Ćwiczenie bojowe. Pierwsze miejsce OSP Brzostek z wynikiem 44,2 punktów. Drugie miejsce OSP na wsi Brzosteckie z wynikiem 48,6 i trzecie miejsce Siedliska Bogusz z wynikiem 48,8. Sztafeta pożarnicza. Pierwsze miejsce OSP na wsi Brzosteckie z wynikiem 62,5. Drugie miejsce OSP Siedliska Bogusz z wynikiem 64. I trzecie miejsce OSP Skórowa z wynikiem 64,2. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce OSP na wsi Brzosteckie z łącznym wynikiem 111,1. Drugie miejsce OSP Siedliska Bogusz z wynikiem 112,8. I trzecie miejsce OSP Brzostek z łącznym wynikiem 119,7. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest oraz nikt nie uległ wypadkowi. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję za rozrywkę i życzę dzisiaj udanej imprezy. Grzesiek, nie uciekaj, obrócie w tym filmie. Gratulacje, to jest wyczą dla was jeszcze. No i powodzenia na sobie. Brawo. Gratuluję. Całe drużynie. Proszę. Przygotować na sobie za mnie. Proszę. Muszę ci. Panie, gratuluję. Zachowam. Dziękuję. Poszczególne jednostki. Przepraszam, Skórową. Irek. Gratulujemy udziału w zawodach. I dyplom okolicznościowy. Druga domna. Zwyczajowo wręczane są 3 puchary za pierwsze 3 miejsca. W tym roku myślę jednak, że również drużyna żeńska zasłużyła za swój występ na to, żeby zostać nagrodzona pucharem, stąd 4 puchar. Gratulacje za udział. Walczyliście parę wiedzieli, mimo biegu. To są dla wszystkich, wszystkie też, tak? A, wszystkie jest. No, wszystko. Pamięcie, na przyszły rok, żebyście startowały z oficjalnym zawodem. Gratuluję nam, bo się ozdobą dzisiejszych zawodów. To są te prawdy dla ciebie i dla wszystkich pozostałych. Dziękuję. To teraz jeszcze prezes, jeżeli coś tam. Zaproszeni goście, kilka słów. Panowie, drodzy państwo, chciałem wam serdecznie pogratulować udziału w dzisiejszych zawodach. Gratuluję serdecznie zwycięskiej drużynie Znawcia Brzosteckiego, gratuluję Siedliskowi Brzostkowi, a także wszystkim pozostałym ekipom, które brały dzisiaj udział w zawodach. Ale szczególnie serdecznie chcę pogratulować i podziękować za obecność naszym paniom z Brzostku, które tutaj dodały kolorytu całej imprezie i wspaniale się spisały. Serdecznie wam gratuluję. Dziękuję także Komisji Sędziowskiej, dziękuję za zaproszonym gościom i państwu także za obecność tutaj. Dzisiaj myślę, że warto było, a tak, tego typu zawody właśnie jak dzisiejsze, no służą temu, żeby poprawić poziom wyszkolenia, a potem też
wszystko się przekłada na bezpośrednie działania pożarnicze. Jeszcze raz gratuluję wszystkim, dziękuję Państwu. W imieniu Zarządu Powiatowego gratuluję wszystkim za zajęte miejsca. Trzeba walczyć w następnym roku, przygotować się do zawodów powiatowych. Rozpuszczać stąd. Dziękuję bardzo. Dziękuję gościom za zabranie głosu. Myślę, że zawody możemy uznać za zakończone. Również w imieniu Zarządu Gminnego składam gratulacje na ręce wszystkich druhów, którzy wzięli w nich udział. Warto podkreślić, że wszyscy w regulaminowym czasie ukończyli ćwiczenie bojowe, co świadczy o sprawności. Myślę, że mieszkańcy naszej gminy mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo. Dziękuję i proszę komendanta gminnego drucha Zegarowskiego o zarządzenie zakończenia zawodów. Pierwsze, drugie, trzecie. No nic. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce zostają na płycie. Resztę w tył, rozejść się. Nie. Kąpcie go! Do góry! Dobra. Co będzie dobra? I które jeszcze pytanie? Wiesz co, to ostatnie chyba. Dobra. Że wystawiliśmy...